Na obozach może nieumiarkowane i duże w południowo-wschodniej połowie kraju okresami śniegi deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od -3 stopni miejscami na Pomorzu do 2 miejscami na Pomorzu. W rejonach podmorskich ustawy OIPN jednocześnie skieruje ustawę w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Unia Europejska zatwierdziła wart 5 miliardów złotych program zamiarkowania w Polsce. Komisja uznała, że potencjalne zaburzenia operacji komunalnej będą ograniczone. Jeszcze w 2016 roku Komisja zaopiniowała polski program naprawczy dla górnictwa. Zakładam wydatkowanie komunalizacji do marca 2018 roku. Unia Skutki Socjalne dla górników i likwidacji majątku. Blisko 1 grudnia br. Strona polska wniosła do Komisji Europejskiej o notyfikację wartej 5 miliardów złotych dalszej pomocy na restrukturyzację górnictwa w latach 2015-2023, aby zamknąć ten proces przemian. Dziś na ogół zachmurzenie umiarkowane i duże w południowo-wschodniej połowie kraju okresami śnieg i deszcze ze śniegiem. Temperatura maksymalna od -3 stopni do 2 miejscami na południu. W rejonach podmorskich od +0 na wybrzeżu około 1 stopnia. Wiatr słaby i umiarkowany północny, a na barometrach w Warszawie 1008 hektopaskali. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Człowiek w górach przesuwanie granicy regulowania. Temat dzisiejszych rozmów rozgraniczamy w Radiu Maria. I w Radiu Maria pomyśleć o 21.30. Goście naszych rozmów Wiewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej, członek klubu Wysokopolskiego w Poznaniu, Diagnoza i co dalej? Rodzice dzieci z zespołem Downa czekają na skoordynowaną ścieżkę opieki. Co powinno zrobić państwo, szczególnie w naszym dzielnicy? Kto spowalnia ustawę za życie? Komisja Polityki Społecznej i Rodziny chce przez pół roku trzymać w szufladzie projekt zatrzymania aborcji. Odwaga w czasach mroku. Warto odkryć Wersję demonstracyjną wersję. Dziadostwo na wesoło usunię. Nie jestem samotny i nieszczęśliwy. Pytanie z kim jest to wersja Amosa. Pan zbudował na niebiosach pałac wysoki, a sklepił jego oparł o ziemię.
nazywa wodę morzem i rozlewa ją na powierzchni ziemi. Pan oto imieniu go. Takie dziadostwo w tym Banku Euro. Państwo zobaczą. Wersja jest demonstracyjna i nie ma jak tego uczynić. Jest pan minister Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest wersja Agnieszka Eurobankowa. Pani minister, ja tu nie mogę ósemki dać, nie mogę dać. Pan prezydent Andrzej Duda, gdy ją podpisywał, bo na tym się kończy Agnieszka Eurobankowa. Dziadostwo wlazło, ludzie się denerwują, proszę państwa. Ludzie są różni, zaczynają się bać, że ktoś okrada, że są oszuści. Ludzie się denerwują, proszę państwa. A tu Agnieszka Eurobankowa nie chce zejść z Eurobanku. No po prostu dziadostwo. Ja się po prostu nie mogę zalogować. To można usunąć, ale wiesz, to potem znowu wraca. Słuchać mi. Już mi pracownicy Eurobanku mówił, że Eurobank jest strasznie długi, bo można nim sterować, manipulować, dopłacając choćby 5, 10, 15 złotych. Obrzydliwe to jest. I ludzie tym bardziej czynni, no to więc ja. Bo ludziom się podoba, jak się dzieje kolorowo. To czemu nie pomyśl? A to pogańskie dotyczyło pogańskie do brządku. Tak zrobił, że coś musi być na rzeczy. W każdym banku, wszędzie coś na rzeczy. Coś na rzeczy. Musi być coś na rzeczy. Coś bardzo głupiego. Stanisław powiedział, że to wielka hała. Bardzo dziękujemy. Więcej zelenie. Pani Anna Daszczuk, pani Anna Daszczuk. Pani Zofio, o Malinowska. Pani Zofio, ona przyjęta, to by było. Ale nie rozumiem. To taka pani Zofia, klikam.
To będzie się radio, ale póki sami tą czynność wykonują. A teraz słyszymy już i to też w trakcie całych prac nad ustawą, no już taki powiedziałbym nacisk psychologiczny, szczególnie na pracowników pracy, jak rozmawiają koło Także proszę Państwa, czarny PR dla Eurobanku, czarny PR, ja z niego już wychodzę.